Już mi łeb paruje od tego. Tak złożonego moda nie widziałem nigdy w Minecrafcie. Ile to many zżera? 1, 2, 3. Na 3 kliki mam około. Zobaczmy, ile obrażeń zadaje. Pójdę tam na Dunga. Puść mnie. Trzeba spamować tym non-stop, co by level zwiększać też. Gubię to wejście cały czas. Mimo. Za ile? Za 13. Kurde, spoko to. Fajne to nawet. Tylko zanim pójdę na Dunga, to powinienem oczyścić jak uchwałę. Midgame jest artefakt, który daje 250% więcej many i damage'a. To pewnie z jakichś bossów wylatuje czy coś. Mana. Mam wrażenie, że mele troszkę chyba lepsze by było, ale nie jestem pewny. Za emeraldy randomajtore, a ja mam sporo emeraldów. Czy warto by było? Można by zeslotować te emeraldy. O, 10 randomite ore to gold coin, a ktoś mówił, że za te gold coiny coś OP jest. To mógłbym wszystkie emeraldy wywalić na to. Nie? O, co siema, Wiertara. Siema. Jest już chwilę po północy, a z tego co widzę, to całe zakole Industries jest obecne na Twitch. Może jaki z Valorantu HMMH? A i to jest na składkę na Bloodborne i JBC Później wieczorem zakładka z questami na górze. A jest, coin shop, ty, no, no. Są jakieś copper, silver, gold, diamond, legendary loot crate. Za jednego gold coina dostaję random repeatable reward. Chwila, czekaj, tu idę po te. Nie uciekaj. Zaraz przybędę. Zabuduj go? Nie dałoby nic. Nic by nie dało, bo one już jednego zabudowałem i zniknął. Po prostu znikają. Koblinku, gdzie jesteś? Ale o, jest. Dobra, czyli tak. To na randomite ore, jeden za jeden, a randomite ore 10 na kryształ, na gold coin. Czy się opłaca? Dwa gold coiny mogę za to dostać. Czekaj, sprawdzę jeszcze raz chwila. To? Co jest w tej skrzynce? Redstone ore, slime bole. Stój! 4% na wszystko, a to są macy zwykłe. Jakieś gówno. Tylko tu jest 156 mor, nie 15 mor. Jak to rozwinąć? Dobra, chodź, zobaczymy. Dawaj. Pyk. Jedno tylko? Zielony oszust. No. To już bije lepiej niż moje mele poprzez. A, koper. Dobra, to idę na spokój gdzieś otworzyć tą skrzynkę. Może coś wypadnie fajnego. Za jednego gold coina dostaję treasure chesta, loot crate'a, 3 iron, gold. Chyba nie warto, nie? Chyba lepiej walnąć tu. Gold coin, dungeons, mobs gear. A, bo to jest tylko takie główne, ale mogę sobie wziąć to na przykład. Dungeons gear. To będzie bezpośrednio jakiś gear fajny. Tylko najbardziej to bym chciał dla magucha. Na gold coiny. 5 bloków gold coina to jest to. Gold coin relics material crate. Jakieś reliki. Tu jest taka ilość temów, że ciężko, kurczę, ciężko. Nie wiem co nawet. Plus jest taki, że ta książka się nie psuje i może. No w sumie unbreaking jak miał na broń, też by się nie psuło. Eye of the Guardian. Dawaj ten artefakt. Submit. A to mogę wybrać! A widzisz. Ja myślę, że... Sea storm! Birds of prey. To chyba był ten. Gain ghost form, allowing you to move through mobs and absorb some damage. A coś pod ma... O, lightning rod! You can speed... Aj, Jezus. You can spend souls to attack nearby enemies with a lightning strike. Biorę trzy mopki i to są moi kompani. Useless chyba. Summons an iron golem to aid you in battle. Ej, w sensie, że co, że healować będzie mnie? Problem jest taki z tym golemem, że to będzie mi wchodziło przed celownik pewnie. O, to jest fajne, pa! Fires a high-powered beam that continuously damages mobs. Może to? No pod manę coś byłoby najlepszego. Czekaj, wszystko sprawdzę, czy coś jest o manie. Chwila, bo sprawdzam, czy jest tu coś pod manę, co by mi dało manę. O, ty, pa! Tu jakiegoś wizarda przyzywasz. I mag ci towarzyszy w walce. Ale to jest za gold coina, to nie może być OP. To pewnie jakieś gówno jest takie dla początkujących. Może to? A, bo dawaj to. Zobaczmy, jak to działa. Zakładam to. Jak to? Prawym się chyba zakłada, nie? Prawym. Mam to pod kropką, przecinkiem i... Co to jest za klawisz? Chyba, że muszę mieć to? B teraz? You can spend souls to attack nearby enemies. Jaki kurwa dusz znowu?
Dobra, teraz możemy chyba z tym, jak już troszkę zadaję więcej, możemy wejść głębiej do Dunga. Tylko zanim wejdziemy głębiej do Dunga, to odłożę wszystkie. Muszę schody zbudować normalne. A nie ma jakiegoś OP seta pod manę, albo pod, żeby dawało regen manę, albo to ci daje po prostu armor. Tylko nie wiadomo, czy po założeniu czegoś to nie daje. Jeszcze do enchantowania nie doszedłem nawet. Projectile ignite delay conjure water freeze. Cast a spell at half the cost or the user's entire mana bar, whichever is smaller. Co to jest za książka? O kur... Ty! To jest jakiś gotowy spell chyba. Nie, no moja faremka. Się porobiło, zalałem to. Dobra, posadzimy na nowo. Czyli dostałem gotową książkę, która jest spellem. Ale ten spell chyba useless jest, bo... Dobra, pójdę do tego Dunga, chcę w końcu gdzieś głębiej zejść. Coś polutować i zobaczę, ile to manę zabiera. Lód. A z lodu płynie woda. Nie! Czyli mogę znaleźć gotowe książki, które już są... Które już glify mają normalnie i wszystko. Wydaje mi się, że tu muszę jakieś dusze zebrać. Było tam mówione o duszach jakich. Poka, zadaję te obrażenia? Gówno, a nie obrażenia. Pa. A teraz moja książka. Pyk. Po 11. Many nie mam, no. Jak mi jakiś mocniejszy mobek napadnie, to jest wyrok. Potrzebuję speli, które... Znaczy, potrzebuję jakichś trinketów albo innych gówien, co dają manę. Jakbym nie miał ograniczeń many, to mu one-shotował to całe gówno. Strzała ściągnie. No piękne! Jakbym miał manę, to 3 autoataki na max range'u i nie mam moba. Co to wypadło? Hearty Goldberg... Dużo mobów tu jest, słyszę, z każdej strony. Nie wiem, czuję, że jest jakaś presja tu. Nie mam nawet chwili spokoju zobaczyć, co mi wypadło. Co to jest? Coś mi wypadło. Uncommon, bracelet. Co to daje? Może mana regen mi dało. Trzeba zniszczyć te spawnery. Chwila, bo ten bracelet, nie wiem co... No nie mogę teraz, chwila. Pokoju. Czemu ich się tyle tu pośrodku porespiło? Spawner na spawnerze tam. Oho. Możesz N użyć? Poka? N. O kur... Nic się nie stało. Oczyszczę tego Dunga całego. Nie no, lepsze to już niż mele jest. Trzeba się dostać tu i tu pewnie pośrodku jest jakiś... A wiem, można oszukać kapkę. Co jest? Jak spela wybrać? V? O. Dawaj, pod oszustwo zagramy. Aha. Tu jakby piorn pierd... To by było. O! O! No i się zużyło. A co to jest to? Enchanted? Scroll? Nie wiem, co tu się dzieje. Brakuje AOE jakiegoś. No nie no, ja rok będę to robił. Trzeba zejść, tylko nie wiem, czy nie dostanę bomby wtedy. Najlepsze jest, że tu nic nie ma, to po prostu są losowe mobki w jednym miejscu, które się nastakowały od spawnera. Wykrzyknik pajacy. Dobra, może mnie tu nie zaatakuje nic. Żyje? Żyje. Wszystko. Jezus. Nie no, bez tej many się nie da grać na tym głównie. Jak ja wyglądam. Jak wędrowiec, który się zgubił. Gdzie te skrzynki z opelutem? O, typa, Angrich. Jakiś cały item wypadł. Dobra, chyba można się z tym zabijać. Mana. O, ty, mana boost. Increase the maximum. Increases the maximum mana of the player. Jak się czancik. 10 punktów do ironowych itemów. Ta, tylko ja jako mag nie za bardzo będę chciał chodzić w ironowych itemach, tylko ja bym chciał w jakichś magicznych itemach chodzić. Czemu tych mobów tyle tu? A jest. Gdzie się to zalęgło? A. Tam, ale tam nie schodzę raczej.
to za moneta z buźką w plecaku? Nie wiem. Monster coin, ty. To jest coin do najlepszych skrzynek, jakie istnieją. To jest najlepszy coin, jaki można dostać. Monster coin, chyba to jest najlepszy. Losowe artefakty z tego dostanę. Chociaż pa, nie, jest coś. Battle Staff of Terror, to może by było dla maga. A, za 5 coinów to jest. O, to za 10. To za jednego. Random monster material za jednego. Mam recall potkę. Ale nie będę jej marnował, pójdę z buta. Na dole opelut i legendarne moby. Na trzy jest sposób. Pa! Wiem! Pójdziemy. Czekaj, poka mi ten dół. I mógłbym założyć taki item, który sprawia, że moby mnie nie atakują i iść to wszystko zlutować tam i użyć recall poty. Tak zrobimy. Jak dla mnie ten item nie powinien istnieć, szczerze, ale istnieje. No to co? To użyję. Dobra, czego ja chciałem znaleźć? To... A tu niech będzie. No i teraz trzeba by... A! Ja na tych spodniach mam mana regen. Tylko nie wiem, czy to się stakuje. Że jak masz na całym secie mana regen, to czy... No i właśnie, na jakim armorku? Jaki armor chcę docelowo nosić? Są dwa armory w tym modzie. Albo ten, Novice, albo Mage. Mage'a nie zrobię, bo to robi się z jakichś z tych blaze'ów, do czego nie mam dostępu. I tego też nie zrobię. Nie, no trochę... Krwawy księżyc. Będzie taka ilość mobów, a ja w aktualnym etapie tego nie dam rady zrobić. Dobra, skrawcę to na to i zobaczymy różnicę. Pa. Tak jest... Tak bez tego kapelusza. Mana się rega. Czyli wkuta siwowolno. A tak z kapelutkiem. Sprawdźmy. Pyk. Mana. Boost 3. I teraz. A, bo to max manę zwiększa. Czekaj. To max manę zwiększa, nie regen, tak? Increase the maximum mana of the player. A o ile zwiększa? Z 20%? Ogólnie, żeby zrobić mocniejsze spelki troszkę, to potrzebujemy tego. Pa. Spell Book. Na 15 level. Do tego trzeba Blaze Rodów. A Blaze Rody są z... Can be salvaged from other items. Kurde, tylko to się dość ciężko krawciło, więc z tym do Netheru bym nie poszedł. Poszedłem do Netheru. Dobra. Chodźmy do Netheru na Bambika kompletnego. Także nie ma nic, nie ma ryzyka. A właśnie, tylko trzeba się móc wydostać z tego Netheru. A jak? Recall poty nie działają w Netherze. Warp scrollem. Jak Blaze zabije? Mieczykiem. O! Tu jest mój secik. Ale nie rozumiem, dlaczego to jest dla maga. Jak to gówno daje? Nic nie daje praktycznie. Scroll. Kosztuje 50 i pamiętam, że jak byłem w Netherze, to się śmiali i mówili, że to nie działa. I brakowało mi na coś. Troszkę. Wejdę tam po prostu z jedną recall potką i zobaczymy, czy zadziała generalnie. Czekaj, co? No nie, no. Jakiś bug jest i sklonowałem plecaki. No nie, to psuje grę. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale sklonowałem. Chwila. Zniknął. Czekaj, jak ja to zrobiłem? Chwila. Plecak był tu. Kliknąłem tu. Jak ja to zrobiłem? To bug był, ale mogłem wyciągnąć itemy. Kup seringa ze sklepu za 500 monetek. Ja se kupiłem i rozwiązałem se gierkę, bo każdy mob nie one-shotuje, a szkoda mi restować, mam w chuj progres. A jest taki przedmiot, jest. Jak jest sklep, to jest tu taki skromny, niepozorny ring. Ring of the Seven Curses. Raz założony, staje się częścią ciebie. This ring will persist with you forever. No i daje tu statystyki. 50% mniej obrażeń, ale masz za to plus jeden looting level, plus jeden fortune level, 400% expa. Na pewno się jakoś da pozbyć tego. Weź to? Nie biorę tego. Jaki progres dzisiaj? Stary, progres jest tak wolny, że to się w głowie nie mieści. Za dużo nowych rzeczy jest i przez to za długo się myśli, obczaja. Coś mi szczęście dawało. Luck. To. Dobra, zakładam to. To założymy w dungu. Dzięki temu żaden mob nie będzie cię atakował. Jedzenie, bloki i kill off jeszcze. No kurwa. A to nie jest czasem tak, że... To nie jest czasem tak, że jak ja już tam byłem, wszedłem, bloki się tam zrenderowały i nie miałem tego buffa luck na sobie, to i będzie słaby lód w skrzynkach, aniżeli luck, więc musiałbym odkryć jakiegoś nowego dunga, ale pójdziemy tam już. A żarcie wziąłem? Jedzenia nie wziąłem. Czwarty raz próbuję wyjść z domu. Teraz! Mam wszystko. Chyba tu. Plecak? Chuj, plecak!
Dobra, mam wszystko. Można iść. W końcu. Miecz? Po co mi miecz? Ja tam idę. Nie! Nie wyłączyłem żelazka, już nie wracam. Czekaj, jak to ubrać? Prawy? Dobra, git. Moby mnie żadne nie tykają. Można iść teraz gdzie się chce. Jak dziś... Oj! To był ten. Pojeb. To nie ta odnoga. Dobra, to było chyba tu gdzieś. Nie tu? No właśnie, kurwa, chyba nie... A już hitem 96% jest. Jak wrócić? Gdzie to było? Lewo od wejścia? To nie tu. Sam środek. Pamiętam te moby. Nie znajdę tego. A to kosztowało 100 monet. Aha. Spoko. To nie tu. Ej! Nawet nie wiem, czy dobrze kopię. Co ty robisz? Nie wiem. Kurde. Ty tracę item. Idę stąd. Znajdę tą odnogę, która była... O! Gówno. O kur... Siemano, kolano. Co to ma? Artycho... A... Nie wiem, biorę to wszystko. Czasami nie. Czekaj, to? Recall poty? Nie, wszystkiego nie biorę, to gówno jest. Co to? Enchanted scroll all of coś tam. Trzeba by to zostawić. Dobra, wychodzę stąd i na innego dunga to zostawimy. Minus jeden recall, ale mam tego sporo. Poszedłem przed siebie na jakiegoś nowego dunga kompletnie. Oho. Co to? Ale one shota zaraz dostanę. Ty już byłeś? Nie. Nie schodziłem żadnymi schodami tak nisko. Albo i tu byłem? Czekaj. Dobra, zakładam małą rolę. Lecimy. Bo tu spawner już jest. Perełka. Może blaze rody znajdę jakieś gotowe. Trzeba byłoby znaleźć zejście jeszcze niżej. Pająk. Nie, no, to jest zwykła jakaś losowa... Sparki. Lusterko. Z tym, że nie trzeba magii mieć wysoko wbitej. Spoko. Tu nie będzie jakichś fajnych skrzyneczek? Miałem podkowę, która neguje fall damage. Będą? No właśnie, chcę tam iść, ale chyba, że skok na butle do wody. Działa. Nie ma czasu zbyt wiele. Tu jest recall pot. O ja pieprzę. Ale na tym było beware of nether. Uważaj na nether. Ale to chyba nie jest nether, to jest jakby przy netherze. To chyba nie jest nether, to jest tak jakby... Instancja jakaś. Czemu tak ciemno? Skrzynkę mi daj. Jest boss, a gdzie jest skrzynka, której strzeżesz? Nie ma, a już mi się kończy ring. To nie portal? Tam dalej, pa, co jest? Lecę tam. Nie? Tak, to portal, to nie jest woda. To woda, możesz wejść? Już raz wszedłem do takiej wody. Zobacz na minimapę, prawy górny róg. Zobacz, jak ta woda jest oznaczona. Ciemno, tu nic nie... O, jest skrzynka. Jedna. Co to? Iron... Dobra, nie zdążę. 9%. Halo. Stać mnie na ostatnią. Jak będzie się kończyć, to szybko założę. Ubieram już to gówno. Czy zaraz coś... Czemu nie mogę tego użyć? Lunia. Pyk. Dobra, git. Diamond Helmet, Projectile Protection, to chyba syf. Mimik? To moby są! Ten to widziałem, ale nie wiedziałem, że ten to mob. Dobra, wracam tam, by jeszcze jakieś skrzynki przylutować. Nie, tu jest... Ja bym wszedł do jakiejś... Idę stąd, już tu nic nie ma. Dobra, chodźmy do tego netheru. Co mi zostało? Miałem ładnie oznaczony nether. Nie, poważnie, działa ten warp scroll? A, dowiemy się, czy działa. Nie, idę tam na kompletnego bambika, że jak się wywalę, to nie będzie żal. Stary. Zobacz, co się dzieje na powierzchni, że ja na moby nie daję rady, a to jest nether. Ja się tam powinienem znaleźć na pewno nie teraz, dlatego dziwi... Dlatego dziwi mnie to, że potrzebne są blaze rody do podstawowych recept. Wracać możesz tylko specjalnymi beaconami w netherze. Musi być jakiś sposób, żeby inaczej blaze rody pozyskać. Z dungów możesz? To idziemy na dungi. To jest niemożliwe, żeby gra forsowała cię, żeby zdobyć początkowy przedmiot, żebyś szedł do netheru. Coś mi śmierdzi, że chodzę bez seta. Przecież set powinien sporo dawać.
Zawsze tak było i tu też pewnie tak jest. Tylko jakiś set taki pod maga chce stricte, a nie set ironowy czy tam diamentowy. Ale jest jeszcze jakiś Archmage. O kur. Aj, to daje już więcej, tylko to jest od 30 magia, który mam. 24, to jeszcze trochę. A może po prostu, jak nie możemy seta dla maga aktualnie założyć, to faktycznie... Dawaj na dungi? Tak, właśnie się giruje i idziemy. Idziemy na zwykłe dungi. I co, lacz... Iron leg... Tam nie idziemy, bo to gówno jest. Jakiś dungeon. Taki nie za ciężki, nie za łatwy, taki... O! A są to flying mounty? Można ptaka sobie jakiegoś oswoić? Są? No, no to na flying mountie to będzie zabawa. Jakiś taki najczęściej spotykany tu dung, taki... To wygląda jak battle towerek troszkę. Manuskrypty... A to co to jest? Podium. Syf, bestiary, lektern. Nie wiem, czym szedł na pustynnego dunga. Nie pachnie pustynny dung blaze rodami, szczerze. Oho. Ten czy innego? Ja bym innego znalazł, coś nowego. A! To jest to z TNT, ta? Kurde, jak to działało. To były jakieś płytki naciskowe, coś ten. Nie pamiętam, jak to działało. Ale coś mi świta, że ja się jakoś podkopywałem bokiem. To jest najprawdopodobniej płytka naciskowa. Jak na nią nadepnę, to będzie gnój. Nie ufam wam. A jak odkopię i zaraz będzie cała ściana dynamitu... Gdzie to było? Chwilunia, bo jest problem. A wej, prosto w dół. To się ma wydarzyć, to się wydarzy. I tu pewnie jest nasrane dynamitem. Ha! Oczywiście, że tak. jeszcze pisali, żeby na sam dół, że ta płytka właśnie. Ale mogę to zniszczyć normalnie? Czy nie muszę, czy mogę po prostu kliknąć? Dobra, git. Spirit Orb. Rozwal płytkę, ale po co? Wszystko działa na razie. Jezu, jak pięknie mieć jest takie eku. I ostatnie. Co to? Tablet of Scrying. Tablet just jakieś rytuały. Nic tu nie było fajnego, szczerze. Dobra, zawijam stąd. Już git. Nie, już nie chcę tam. Kurde, nocka się zaczyna. Co to? O, Bóg Słońca. Dawaj, walimy go. Co jest? Ty, on przyzywa coś. To summoner. Upadł. Ile ja biję już? To wszystko na 3 hity spada. Legendarnego moba na 3 hity. Granie magiem? No fajne jest granie magiem. Ten jakiś stankowany. Nie no, many nie mam. O kurwa. Legendary. Ja chcę Blaze Rody zwrócić na lepszą książkę, bo chociaż lepsza książka będzie jeszcze więcej many ściągała. Trzeba będzie jakiś set skrafcić na manę. Dlaczego ja nie mogę grać magiem? Co niektórym osobom przeszkadza, że gram magiem? Kurde, jeżeli to jest gra RPG i no ja właśnie sobie pomyślę, że ja chcę grać kurwa magiem, no to właśnie dlaczego jakiś ziomek z czatu będzie mi myślał, nie graj magiem, graj wojownikiem. Bo mag jest za prosty, bo mag jest OP. O, ty, jest dung tam. A gdzie mój trinket? A, jest, masz szczęście. Nie wiem, itemy mi pogubiły się. Miałem miecz, nie ma miecza. To go zrób? No ale ja już jestem na dungu, daleko gdzieś. Dobra, lecimy. Tu trzeba spawner rozpieprzyć szybko. No i git. Zajebista skrzynka, jedna z lepszych. To jest ten sam layout. Nie podobają mi się te dungi. Takie zbyt rozległe są. Lubię takie bardziej dungi, jakby żeby były zamknięte. Nie wiem, kurwa, ciężko się strasznie gra. Coś jest nie tak. Nie no, w Realcraftcie plus był taki, że droga progresu była dość łatwa. Tu nie mam zielonego pojęcia co robić. Kurwa! Jakiś pajęczy dung widzę cały. Problem jest taki, że ja mam bardzo ograniczoną ilość bicia. Mogę bić tylko raz na jakiś czas tymi spellami. I Ledger Bane. Psy, w tym nic nie ma. Mam obawy, że jak trafię na bossa, mi zrobi z... jesień. Ile skrzynek! Soba! Syf. Aha. To jebane skrzyneczki. Płytkę. Enchant. O! Infinitka na łuku! To chyba dobry enchant jest. O, ty! Ring! Skąd go dostałem? Strength daje. Pytanie, czy strength się nakłada
Oj, zaraz many nie będę miał. Biebnięcia brakuje tej magii. Takiego razy 4 obrażeń. Z 4 razy więcej many. To jest git, tylko jak mam many. Skąd tego leci, kurwa, tle? Cześć, piękny. Cześć, Kamil, dziękuję, witam. Ja pierdolę. O! To wymyślił Blaze Rody na jakiś podstawowy item. Skąd te Blaze Rody? Na Grillcrafcie w Battle Towerkach były po prostu Blazy. Zwykłe Blazy. W sumie to nawet jak byłem w Netherze, to trochę tego Netheru zwiedziłem. Jakby nie zabili mnie insta. Teraz trzeba tam iść i jakoś to... jakoś odzyskać moje ciało. Pajaki. Jest? Jest! Książka! Książka! Mogłem lusterko i wytepować. Gdzie jest lusterko? Dobra, nie w tą stronę. Lusterko, lusterko. Jezu, a tam było tego tyle, że szok. Chciałem iść znowu teraz na Dungal, no nie mogę, bo muszę skrafcić coś, co nazywa się jak? Infusion Enchanting. Infusion Enchanting Table. Enchanting. Użyłem wszystkich diamentów. Nie mam diamentów. Chyba do kopalni trzeba będzie iść. No nie ma. O, są! Są ostatnie 4 diamenty. To teraz obsydian gdzieś miałem. Jak mogłem mieć obsydian, jak nie używam kilofa? Jest obsydian 4, jakieś sztuki zagubione, pięknie. Masz w plecaku książki. Gdzie? To nie są książki. To jest coś innego. Chyba, że może tu gdzieś są książeczki, w tych wioskach. Poka, są? Nie ma. Żeby się w turbo OP maga zamienić, potrzebuję Blaze Powdera. OP ten mag. Jest OP jak mob jest na kilka strzałów i możesz się wysustainować z maną. A jak cię zaatakują 3 moby i każdy z nich jest na 3 strzały, to stoisz i czekasz, aż się mana regnie. To wygląda jak dom wiedźmuchy jakiejś. O kurwa, Blaze Powder w końcu. Tylko to mi nie starcza. Jak się robi Blaze Roda? Lazerot. Spellbook. No potrzebuję 2 Blaze Rody. Trzeba mieć 25 level smithingu. Ta. Jeden Blaze Rod. A nie da się w drugą stronę? Kurde, nie da się? No nie działa, jak klikam R na to. Ale do armorka potrzebowałem faktycznie. Ty, no. Mage. Pa. O kurw. Na samą klatę potrzebuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na samą klatę. Już, jakbym grał Warriorem, to wszystko już by nie żyło. Nie no, no muszę zaaktywować ten trinket. Bez tego trinketa się mana nie odnawia praktycznie. Ale ten trinket się zaraz rozpieprzy. O, chujowo. To zrób ten miecz na maga. Gościu! Po pierwsze, on jest od 34 levela. Po drugie, Enchanter Sword. Zobacz, co na niego trzeba. Ty widzisz to? Jakiś Enchanting Apparatus, jakieś Source Gem Bloki. Block of Gold, Glyph of Amplify, Diamond Sword. Ty, wszystko mam. W sumie. Tylko taki... Dobra, niech będzie. Pyk. I chcę ten trinket naprawić, bo bez niego się nie da grać na magu. Nie da się. Gdzie on jest? Jest. Poka. Da się naprawić? Ty, to się da enchantować. Nawet the runes reveal all. Ale ja nie chcę enchantować, ja chcę naprawić. Pa. Jak się kliknie U na to... To jest tu infusion. Za 3 levele 100. Tego się nie naprawia? To co to jest ten infusion w takim razie? Infuzja. Potrzebujesz chyba 100 leveli enchantu. Normalne bioteczki dodają do... Chcę po prostu sobie trinket naprawić, bez którego nie mogę grać. Jak to zrobić? Durability. Czym się to naprawia? Dobra, zaraz strych tu zrobimy fajny. Mam kowadło? Mam kowadło. Czym? Czym? Diamentem? Nie. Blaze powderem? Nie. Niemożliwe, że krafcisz, enchantujesz sobie endgame'owego charma, po czym ten charm ci znika po chwili. Ile tego jest? Chryste panie. Blaze powderki. O mój Boże. Nie wiem, połowa tych rzeczy, co to znaczy? Można wyłączyć manę w ustawieniach? Nie no. 4 diamenty. No mam 2.
Kurde, na wszystko mi brakuje, co tylko bym chciał, to zawsze czegoś brakuje. Nie no, muszę zrobić tą sieć storage, bo inaczej się grać nie da w to. Dawaj walo, wariacie. I tego im było trzeba, bo już mi łeb paruje od tego. Tak złożonego moda nie widziałem nigdy w Minecrafcie. Pewnie są jakieś engineering craft mody. Zagramy jeszcze, zagramy. Przerwa na teraz od Minecrafta. Trzeba się odmurzyć w Valorancie.